Siemanko, odnośnie tych, to filmik odnośnie tych stroi. Na chwilę obecną mam tylko te 5 stroi, które tam było widać na wcześniejszym filmiku lub na TikToku. To są tylko na postać męską. Bo już tam pytania prywatnie, czy nie ukradnę komuś konta. No oczywiście, że ukradnę komuś konto. No, moje jest parę za mało, muszę pokraść więcej. Ludzie kochani, miał komuś konto ukraść, to bym się publicznie z tym nie ogłaszał. Ja tylko mam tu do zaoferowania, kto chce, może u mnie kupić takie stroje. Jeden strój średnio, nie wiem, no chyba zostanę przy tym, 20 zł za strój. Jednak tutaj jest, trzeba liczyć czas, który ja też muszę na to stracić, bo niektórzy się pytali już też, jak długo to trwa. Zanim ja te stroje przeniosę wam do trybu reżyserskiego, najpierw muszę coś zrobić, co chwilę zajmuje. Potem średnio przenoszenie każdego stroju pojedynczo to jest przy dobrych wiatrach z 8-10 minut na jeden strój, zanim, bo nie wiem jak długo tu będę zabijał, jak widać, tego ptaka. Pierwszy raz trzeba go zabić na sucho, drugi już celować w ciężarówkę, opuszczać tryb reżyserski, żeby była ta animacja zgonu. To stwarza tu największy problem. O. Tak to wygląda. I tak myślę, że przy tych dwóch dyszkach to zostanę. Nie jest to chyba dużo. Co tu jeszcze? No i czasowo mówię. No najpierw ja... tak, podajecie e-mail i hasło do swojego konta i cierpliwie czekacie, aż skończę. Napiszę wtedy wam skończone. Kontakt. No najlepiej Messenger, czy tam nawet prywatna wiadomość na TikToku, czy na Xboxie nawet, jak ktoś chce. Ten, moja sekretarka Mefedron wam może podać dane kontaktowe. To by było z danych. A co do płatności, no PSC to tak nie dla mnie, nie bardzo. Najlepiej to PayPal albo przelew, no ewentualnie to PSC. Że no mówię, ja mam do zaoferowania na chwilę obecną tylko te 5 stroi. Jak ktoś je chce, może śmiało napisać, wybrać jeden, dwa czy wszystkie. No jeżeli ktoś weźmie wszystkie, to wiadomo, będzie to trwało dłużej, ale wtedy już nie policzę tej stówy, jakby wychodziło, tylko tanie tam 70 wtedy za wszystkie 5. O, i to myślę, że dobry układ. Można też je kupić u innych ludzi, no ale płacąc im przykładowo teraz 7 euro, funtów czy dolarów, to wychodzi w granicach 30-40 zł za strój, bo w ruskich rublach nikt ich nie robi. Myślę, że te dwie dyszki to chyba jest przyzwoita cena. Pozdrawiam, elo. We'll be right back.